Nasze polskie BMW. Pici poki. Pła. Kaszlak. Zapalniczka. Żelazko. Co łączy te wszystkie określenia? Dotyczą one legendy polskiej motoryzacji. Bez względu na wiek, widok każdego z nich przywołuje sentymentalne wspomnienia i ogromne zainteresowanie. Produkcję tego niebanalnego i wyjątkowego pojazdu rozpoczęto 6 czerwca 1973 roku. Ostatni Fiat 126P opuścił zakład produkcyjny we wrześniu 2000 roku. Oznacza to, że najmłodszy maluch skończył już 24 lata, a najstarszy ma ich 51. Teraz zagadka. Uwaga! Ile średniej wielkości nastolatek zmieści się w maluchu? A ile przedszkolaków zmieści się w maluchu? A nie jeden, bo siedzą tam już nastolatki.